Co do pana Wałęsy, NATO, rzeczywiście, proszę państwa, premier zaprosił Lecha Wałęsę w skład delegacji, która pod stolicem prezydenta Kwaśniewskiego będzie uczestniczyła w tym ważnym i historycznym akcie. Akcie, na mocy którego Polska stanie się pełnoprawnym członkiem paktu. Wprawdzie prezydent Wałęsa mówi, że nie wie jeszcze, czy pojedzie, bo ten pan, czyli Aleksander Kwaśniewski, niestety jest w składzie delegacji. Domyślę, można odnieść wrażenie, że gdyby nie było pana Kwaśniewskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, to wówczas Lech Wałęsa mógłby pojechać. I to jest oczywiście groteskowe, śmieszne, po raz kolejny potwierdzające, że niestety Lech Wałęsa nie ma tej klasy, która powinna cechować byłego polskiego prezydenta. No z tym się trzeba pogodzić i myślę, że od pewnego czasu już się wszyscy z tym pogodziliśmy. Na szczęście pan premier nie poszedł dalej i nie zaprosił pana Niesiołowskiego, o czym pan wspomniał. Nie zaprosił także pana Kamińskiego, który niedawno był w Londynie składając hołd generałowi Pinochetowi. Nie zaprosił wielu jeszcze innych polityków z prawej strony sali. To oczywiście świadczy dobrze o panu premierze i w tym wypadku solidaryzujemy się z nim. A co do pana posła Niesiołowskiego, no ja mam bezustannie do czynienia z panem posłem Niesiołowskim, bo jesteśmy posłami z tego samego okręgu wyborczego z Łodzi i nie mogę narzekać na brak rozmaitych przygód, intelektualnych doznań w kontaktach z tym wybitnym parlamentarzystą. Czasami są to przygody dość wesołe, czasami dość smutne. Parę tygodni temu, jeszcze kiedy toczyły się rozgrywki ligowe, byliśmy razem na meczu Pruskiego Widzewa. Ja kibicuję Pruskiemu Widzewowi i żałuję trochę, że ostatnio ta wspaniała drużyna przeżyła pewien regres. Widzew grał na własnym boisku w Łodzi z Polonią Warszawską. Widzew gra w czerwonych strojach, a Polonia w czarnych. Kiedy Widzew wygrywał już 4-0, znaczy zresztą zakończył w nim 5-0, kiedy Widzew znakomicie grał, prowadził 4-0, a było to nie na długo przed wyborami samorządowymi, powiedziałem do pana posła Niesiołowskiego: panie pośle, nie chcę pana martwić, ale czerwoni wygrywają z czarnymi. Stało, że SLD wygrał bezwzględną większością, to znaczy zdobył ponad 50% mandatów w Radzie Miejskiej.